Andrzej Grabowski zasłynął swoim drugim rozwodem, podczas którego z obu stron padło wiele gorzkich słów. W 2008 roku odbył się znacznie bardziej dyskretny, pierwszy rozwód aktora. Jego starsza córka, Zuzanna Grabowska, do tej pory to pamięta. Andrzej Grabowski dochował się dwóch córek z pierwszą żoną, aktorką Anną Tomaszewską, którą poślubił w 1982 roku. Rok później na świat przyszła ich starsza córka. Zuzanna, a osiem lat później druga, Katarzyna. Obie poszły w ślady rodziców i zostały aktorkami, z tym, że Zuzanna woli występować w teatrze, a Katarzyna w telewizji. Miłość Grabowskiego i Tomaszewskiej z czasem się wypaliła. W 2008 roku uzyskali orzeczenie rozwodowe. Obyło się bez publicznego prania brudów. Chociaż starsza córka pary do końca wierzyła, że uda jej się pojednać rodziców. 25-letnia wówczas Zuzanna na ochotnika podjęła się roli mediatorki. Jak wspominała ostatnio w wywiadzie dla tygodnika Świat i Ludzie, tamto doświadczenie położyło się cieniem na jej życiu. Jak ujawniła: Jako starsza córka czułam się w obowiązku chronić młodszą siostrę. Wzięłam więc pewne rzeczy na siebie. Starałam się łagodzić sytuację, być mediatorem. Teraz myślę, że może wtedy za bardzo się zaangażowałam. Koniec ich małżeństwa nie stał się w jeden dzień, to był proces, którego gdzieś tam już się spodziewałam. Obecnie oboje jej rodzice są szczęśliwi w nowych związkach. Anna Tomaszewska ułożyła sobie życie z satyrykiem Krzysztofem Piaseckim, a Andrzej Grabowski, po rozwodzie z Anitą Kruszewską, związał się, ale już nieformalnie, z aktorką Aldoną Grochal. Córki Grabowskiego, chociaż były świadkami rozpadu małżeństwa rodziców, w dorosłym życiu stworzyły udane, pełne miłości związki. Zuzanna Grabowska jest żoną i muzą Pawła Domagały, który w swoich piosenkach pięknie śpiewa o niej i łączącej ich miłości. Katarzyna Grabowska jest mężatką z sześcioletnim stażem. Jej wybrankiem jest aktor, Damian Kulec. Ich miłość umacniała się na planie zakochanych po uszy. W 2021 roku powitali na świecie córeczkę. Zobacz też, żona domagały jest córką znanego aktora. Rzadko pojawiają się razem. Teraz zrobili wyjątek, pomponik ekslusiwe, smutne wieści z domu Andrzeja Grabowskiego. To już koniec. Córki bardzo się martwią Andrzej Grabowski stracił rolę w hollywoodzkim filmie. Co się stało?